Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Fiszy i witam Was w kolejnym odcinku z gotowania, a tak właściwie ponownie z pieczenia. Tak, wracamy do pieczenia, a dzisiaj piec będziemy... Babkę Bożą. Akurat trochę świątecznie, akurat ten klimat, ten czas, więc myślę, że się przepis jak najbardziej nada w tym momencie. A tu wyświetlają Wam się wspierający, proszę bardzo, kanału, którym bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, a nad niektórym już prawie rok za wspieranie. Także dziękuję bardzo i przechodzimy do materiału. Do przygotowania potrzebujemy 4 jajka, 200 g masła lub oleju, skórkę i sok z jednej cytryny, jedną szklankę cukru, jedną łyżkę cukru wanilinowego, jedną szklankę mąki tortowej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia oraz dodatkowo bułkę tartą do posypania formy i czekoladę na polewę. W garnku rozpuszczamy masło i dodajemy do niego wyciśnięty sok i startą skórkę z cytryny. Do miski wbijamy jajka i wsypujemy cukier. Całość mieszamy do uzyskania jasnej, gęstej i puszystej masy, czyli przez niecałe 10 minut, dodając w międzyczasie cukier wanilinowy. Do drugiej miski przesiewamy mąkę tortową i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia i mieszamy. Dodajemy mieszankę mąki do masy i mieszamy na niskich obrotach, aż składniki się połączą. Do ciasta dolewamy tłuszcz i miksujemy. Piekarnik nastawiamy na 170 stopni na górę i dół. Gotową masę przekładamy na posmarowaną masłem i posypaną bułką tartą formę. Wstawiamy do piekarnika na około 45 minut, aż ciasto nie będzie surowe w środku. Upieczoną babkę studzimy i wyjmujemy z formy. Polewamy rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą lub czymkolwiek tam chcecie. A tak prezentuje się finalny produkt. I cóż, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że skorzystacie z przepisu. Chciałbym Wam jeszcze życzyć oczywiście wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, bogatego zająca i wszystkiego, co tam najlepsze oczywiście. Cóż, dziękuję bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!